Patrzcie komentarze. Jestem nieco w szoku, natomiast zaraz wam opowiem, dlaczego jestem w szoku i dlaczego w ogóle opowiem wam o sytuacji, o sytuacji, która się wydarzyła kilka dni temu. Czy oglądałem film Reniferek? Ona jest bardzo podobny przypadkiem do Klaudii. Tak! Czy oglądaliście film Reniferek? To jest bardzo ważne, moi drodzy. Ponieważ ja na początku słyszałem o nim dużo, że jest bardzo mocny, że jest bardzo dobry. I tak mówię, kurde, no muszę obejrzeć, nie? No i Iza obejrzała pierwszy odcinek. I ja po tym pierwszym odcinku zobaczyłem gdzieś tam na TikToku, mi się wyświetliło, że gościu, który gra w tym filmie, to jest prawdziwa osoba. Poza tym, że Iza obejrzała, ja powiedziałem, nie, oglądaj sobie na luzie. Raz, że najpierw dowiedziałem się, że film jest oparty na faktach. To dwa, że gość, który tam występuje, tam jedna z dwóch głównych ról, to jest osoba, która faktycznie przeżyła to wszystko. I ludzie, wiesz, pisali mi, że koniecznie obejrzyj Reniferka, że to jest Cloud Riza, nie? Że to jest Cloud Riza, koniecznie obejrzyj Reniferka. I sobie tak myślę, kurde, no nie wiem, no nie wiem, czy to będę oglądał, ale drugi odcinek gdzieś tam leciał, mówię, dobra, to mogę obejrzeć razem z Izą. I jak oglądałem to wszystko, to powiem wam, że było grubo, nie? Witam. To powiem wam, że było grubo naprawdę, ponieważ za każdym razem, jak ona wpadała w jakiś szał, za każdym razem, jak ona komentowała właśnie partnerkę tego głównego bohatera, to ja widziałem i słyszałem dosłownie Cloud Rizę, nie? Autentycznie widziałem Cloud Rizę i ja z Cloud Rizą miałem styczność jeszcze od poprzedniego, od kawalerki, w której mieszkałem. Ze 4 lata? 5 lat? Jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jeśli chodzi o Cloud Rizę, to przechodziłem przez różne etapy. Jak wiesz, jak miała ten, jakiś tam spokojna była, jak tam miała takie zajebiście mocne wybuchy i to, co się dzieje w serialu Reniferek, no to naprawdę pokazuje, to jest autentycznie, jakbym widział Cloud Rizę. Jakbym widział Cloud Rizę, nie? Więc to było naprawdę dosyć ciekawe doświadczenie. Office, witam cię bardzo serdecznie. No i komentarze pod tym filmem, moi drodzy. Jak mam być szczery, miałem to samo, co oglądając Reniferek, od razu Cloud Rizę, tak, no. Szczególnie, wiesz, te napady gniewu. I te, wiesz, i te jej głosówki właśnie, że podług lud spysiński, nie? Jak komuś tam, wiecie, jak komuś tam życzyła, nie pamiętam, czy śmierć, czy wpadnięcie pod auto. Były jakieś takie dziwne rzeczy, nie? Albo właśnie te bycie stalkerem, że ona na przykład ostatnio znowu się zakochała w jakimś typie i na przykład on powiedział, że nie chce z nią kontaktu, po czym ona zadawała mu pytania, wiecie, na tej funkcji zadawania pytań na Instagramie, jak tam chyba ze 30, albo 35 tych pytań było, kupowała nowe numery telefonu i z tych nowych numerów telefonu do niego pisała dziwnie w cholerę. No i mamy komentarze, moi drodzy. Czego chcecie? Widzimy panią niepijącą, niepalącą, umytą, pozytywną. Jeszcze mało? W porównaniu do Elki, ona jest genialna. Elka zwiedziła tylko Zakopane i Władysławowa, Klaudia, Dubaje, Ameryka, etc. Do tego mówi, że Elka tylko pije, klnie, płacze, drze się, etc. Ona nikogo nie krzywdzi. Stara się być taka jak inne dziewczyny z internetu i przez to jest pogubiona. Czuje zażenowanie, jak ktoś z niej kpi, z niej i z jej wyglądu. Spysio trochę przesada w dojeżdżaniu jej. To nie jest patologia, jaką serwuje nam kobieta, której imienia brzydze się wymawiać. Kurde, gdyby nie tej odklejki. Bardzo ładnie potrafi się opowiadać. Zdanie buduje złożone i tak dalej. Nieironicznie polecam jej live w całości. Są dobrym podkładem pod odmurzającą grę albo sprzątanie domu. Ciekawa postać. Ludka pije i pali, upadla się i nie je. Ta pani nie pali, nie pije, czyta i je, ale obie walczą z hejtem. Zostawcie Elę. Klaudię, please, ona żyje swoim życiem i tyle. Powiem deszczoty, to ona jest aniołkiem. No tak, no ale jeśli chodzi o porównywanie z Elą Gavin, no to wydaje mi się, że każdy będzie aniołkiem, nie? Każdy będzie aniołkiem. Teraz widzę to podobieństwo do Cloud Rizy, no. Bycie lepszym od Eli to nie wyczyn. No nie, absolutnie. Zobaczmy sobie kawałek live'u, bo nie wiem, czy będziemy oglądać całe 20 minut. Natomiast zobaczmy sobie i później połączymy sobie to z tym. Prawdziwa Marta Zerniferka żałuje wywiadu, ponieważ ta postać, ta stalkerka udziela wywiadu,
i Susan Marie go streściła, więc myślę, że to będzie fajne połączenie wraz z postacią Claude Elise. Ja nie jestem w stanie na nią spojrzeć tak samo, od kiedy usłyszałem jej głosówki do Michała. Tak, no. Te wulgarne, te agresywne takie, no to jest... To jednak, wiesz, jednak powoduje, że zupełnie inaczej patrzysz na człowieka, nie? Witam, moi drodzy, hejka. I porównywanie, czy jest sens w ogóle porównywanie do Eli Gavin kogokolwiek? No nie ma sensu, no bo, no mówię, no to równie dobrze możemy porównywać kogoś do Górala. I zawsze przy Góralu ktoś będzie dobry, zawsze przy Eli Gavin ktoś będzie dobry, kropka. Kolejna transmisja, taka już bardziej na luzie. Dzięki wielkie. No tylko tak naprawdę poprawiłam tej tak twarz jakimś tam pudrem i do tego czerwone usta, pomalowałam szminką i tyle. Taka zmiana. No i Aramara, ubrania, cześć, cześć. Zmieniłam życie. Biżuterię. Każdy live będzie inny outfit, tak mi się wydaje. Uśmiecham się do was szeroko. Taka smutna historia w tym, taka smutna historia to jest. Tak oglądam Claude Elise i wiecie, i faktycznie ona jest osobą, która bardzo chciała i bardzo chce, może teraz trochę mniej, cholera wie, być, wiecie, być popularna, być jak te inne influencerki, natomiast nigdy jej nie było to dane, a nawet jak było i to w jakiś sposób dane, no to postanowiła z jakiegoś powodu z tego zrezygnować, ponieważ faktycznie ja ciągle upieram się przy tym, że ona gdyby nie rzucała swojego kanału na YouTubie, tylko dalej robiłaby YouTuba, to w tym momencie może nie miałaby 100 tysięcy widzów, ale ona miała wtedy 3-4 tysiące widzów? 7? Nie pamiętam, czy było naście, czy kilka. Kilka chyba było tysięcy widzów. 9 może nawet? Nie, było 10 tysięcy. Ona przecież dobiła do 10 tysięcy, pamiętam to. Więc jestem święcie przekonany, że gdyby dalej to robiła, to teraz spokojnie miałaby 50. Miałaby spokojnie 50 tysięcy widzów, robiłaby swoje vlogi, miałaby współpracę i koniec końców finał byłby pozytywny taki dla niej, żeby sobie zarabiała na YouTubie. Może nie jakieś kokosy, ale minimalno krajowo, myślę, że spokojnie. No tak, słyszałam niestety, że coś się wydarzyło właśnie. Ktoś kogoś... Marta Zeniferka, to też przykra historia, to też nieszczęśliwy człowiek. Tak, jak najbardziej. Zasztyletował? Czy myślę, że Claude Elise ma osobowość typu borderline? Wiesz co, jeśli chodzi o takie diagnozowanie, absolutnie nie jestem fanem, absolutnie nie jestem osobą, która na głos mówi, wiesz, jakieś tam swoje dywagacje, ponieważ nie jestem specjalistą. Nie jestem osobą od diagnozowania, nie jestem osobą, która będzie bawiła się w takie rzeczy, ponieważ raz, że nie mam do tego kompetencji, a dwa, że przez internet, poprzez film nie można tego robić. Można gdzieś tam się domyślać ewentualnie, można coś sobie pomyśleć, ale nie zamierzam tego robić, ponieważ robienie tego jest po prostu krzywdzące. Jedyna rzecz, która płynie z takiego dywagowania, to krzywdzenie. Kropka. W Olbromiu. Powiem ci, że to jest makijaż ogólnie, ale tylko kolor jest trochę inny, bo tam filtr jest nastawiony. Ale ogólnie tu się wymalowałam, wiesz. A właśnie, bo na poprzednim live'ie jeszcze trochę, Maja, polecałam różne książki, kosmetyki. Można myśleć, a raczej nie powinno się tego publicznie wypowiadać. No właśnie o tym też mówię, Office, że wiesz, że to, co sobie pomyślimy, to jest jedno. Bo wiesz, bo czasem jakaś myśl przyjdzie nam do głowy, czasem trudno się od niej uwolnić. Natomiast jako osoba publiczna, jako osoba, która jednak mówi do was, mówi gdzieś tam, wiesz, i to co no ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa, no nie oszukujmy się. Więc nawet jeśli pojawi mi się jakaś myśl w głowie, nawet jeśli pojawi mi się jakaś myśl głupia albo niewłaściwa myśl w głowie, no to moim obowiązkiem jest to, żeby jednak panować nad tym, co mówię. Także wiesz. Mati, masz screeny z grupy na IG, na którą zostałeś dodana Claude Elise? Nie, nie robiłem żadnych screenów. Jestem na... Dalej chyba mogę przeglądać, co na tej grupie jest. Natomiast zaraz wam... W sumie teraz mogę wam opowiedzieć. Skoro temat grupy został poruszony, to teraz mogę opowiedzieć. Pamiętacie, ja wspominałem wam o tym, że z tematu Claude Elise, z śledzenia tematu Claude Elise zrezygnowałem z takiego powodu, z jakiego w pewnym momencie zrezygnowałem z tematu Frantic, dokładnie.
z takiego samego powodu, z jakiego zrezygnowałem z tematu Eli Gavin. Jakub, dziękuję bardzo za wspieranie. Moi drodzy, na dzisiejszej transmisji 34 nowych wspierających. Cholernie, cholernie dziękuję. Jako, że jest 1000 prawie osób, siemano wszystkim. Chcę wam tylko powiedzieć, że jak dobijemy do 1000 wspierających, to będzie wyjątkowy live, na którym będę wyjątkowy live tylko dla wspierających, na którym będę losował nagrody. I będą to nagrody rzeczowe różne, jak i nagrody typowo związane z kanałem. Więc jeśli ktoś chce przyczynić się do tego live'a i do tego właśnie losowania, to zapraszam bardzo serdecznie. Poza tym na dniach będzie również film i live dla właśnie osób wspierających, taki dodatkowy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Powód, dla którego zrezygnowałem ze śledzenia Cloud Lizzy i Eli Gavin w pewnym momencie, był taki sam. To znaczy, ja wiedziałem, co robiła Eli Gavin. Wiedziałem, jak strasznym człowiekiem jest. Z drugiej strony wiedziałem, co robi Cloud Lizza. I wiedziałem, jak strasznie głupio czasem się zachowuje. Jak strasznie niewłaściwie. Jak strasznie niepokojąco wręcz. Natomiast w życiu takich osób, to chyba się łączy, tak mi się wydaje. W życiu takich osób, w momencie, gdy ktoś jest tak kontrowersyjny, w momencie, gdy ktoś jest tak odstaje od normy, tak, to jeśli będzie miał pecha, to zacznie gromadzić wokół siebie grono hejterów. I czasem jest tak, że jeśli te grono hejterów powstanie, no to czy jak się nie będzie zwracało na nich uwagi, no to oni się po prostu rozmyją. Po prostu ludziom się nie będzie chciało dalej tego robić, skoro jeśli zauważą, że punkt ich hejtowania, ten człowiek, którego hejtują, nie zwraca uwagi, no to oni się znudzą. Natomiast w momencie, gdy takie osoby zaczną reagować na ten hejt, no to te grono zacznie się zwiększać i zwiększać jeszcze bardziej. I tak samo było w przypadku Cloudy Lizzy. I ostatnio zdarzyło się coś, co zdarzyło się już ze 2 lata wstecz. Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Natomiast zostałem dodany na grupę o Cloudy Lizzie chyba z myślą albo z nadzieją taką, że ja będę jakoś to wspierał, może, że jakoś pomogę im, albo że jakoś nagłośnie to, tam grupa się nazywała tam usunięcie Cloudy Lizzy, czy tam kłody z internetu, coś takiego. I te konwersacje są zawsze tak obleśne, zawsze tak obrzydliwe, zawsze tak kurwa wulgarne. I tak, wiem, że powiedziałem kur wulgarne, wiem o czym, że będę poddymiał, tak. Ale one zawsze są obleśne, nie? Zawsze jest wyzywanie od najgorszych Cloud Lizzy i to w takich naprawdę bardzo mocnych słowach. Dodawanie jej do czatu, pozwalanie, żeby ona coś powiedziała, po czym wyzywanie jej jeszcze bardziej i kazanie jej ewentualnie się usunąć, albo po prostu dawanie jej głosu, po czym usuwanie jej i naśmiewanie się jej dalej. Był tam oczywiście ten Eryk, czyli ten poprzednie jej ta najnowsza jej miłość, która oczywiście mówił, że ma screeny różne na nią, że ma screeny, że jakieś tam ma zdjęcia od niej, że może pokazać. Finalnie nie wiem, czy pokazał te zdjęcia od niej, że ona mu wysyłała jakieś podobno zdjęcia. Wszyscy wiemy, o jakich zdjęciach mówię. I ja nie wiem po co, nie wiem do końca po co jestem dotowany do takich grup. Ale zawsze one wyglądają tak samo. Pamiętam, że kiedyś zostałem zaproszony do chyba rozmowy a propos Eli Gavin i ludzie chyba też się spodziewali tego, że będzie, no, że ja będę, wiecie, że ja razem z nimi z pochodnią będę stał i wyzywał je od najgorszych i wiecie, i po prostu robił, będę pisał teraz do urzędów razem z nimi. Tylko ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie tacy trochę nie mają życia swojego. Czy aż tak zaślepieni są hejtem, czy aż tak zaślepieni są tym, że kogoś chcą zniszczyć?
Nie wiem, bo ja wiem, że w tym momencie teraz się mogą pojawić komentarze, że przecież tyle razy komentowałem Queen of the Black, że przecież to, że ja też ją niszczyłem, tam prześladowałem, czy też nie miałem życia. No miałem swoje życie, wiecie, to ja wyłączam kompa i mam życie, nie? A wiecie, a na takich czatach po prostu ludzie są jak kolczek do Boxdela, możliwe. A ja, wiecie, a ludzie tacy są na tym czacie po prostu ciągle jest pisanie o niej, nie? To jest przerażające, że są takie czaty i są tacy ludzie, którzy poświęcają w jakiś sposób znaczną część swojego dnia, żeby pisać o kimś, kogo nie lubią. Tylko czy CloudLiz jest to, co zgłasza do urzędów? Nie. Chyba nie, nie wiem. Mówię tutaj o Eli Gavin, że tam po prostu ludzie bardzo chcieli, żebym, wiesz, żebym też pisał i tak dalej, a tutaj po prostu było takie z tego, co patrzyłem. Ja tam się mocno jakoś nie wczytywałem. Tam wszedłem chyba po południe, później jeszcze wieczorem i wieczorem dostałem informację, że już mnie usunęli z tej grupy. Nic tam nie pisałem, kilka wiadomości przeczytałem i to było, mówię, no jedyne co to tam było, wyzwiska, bluzgi i pisanie jakichś tam strasznie obleśnych rzeczach. Nie wiem, ale to jest po prostu mega, mega dziwne i to jest przerażający case w ogóle, nie? Że ktoś jest ktoś taki, zbiera sobie hejterów, tym hejterom odpowiada i koniec. Finał jest taki, że tworzy się grupka hejterów, którzy poświęcają swój czas, żeby aż tak kogoś zniszczyć. I wiecie, to za tym nie stoi jakieś wyświetlenia, kasa czy coś, tylko za tym stoi po prostu chęć zniszczenia, kogoś usunięcia z internetu. I również chciałam wam polecić jeszcze jedną książkę. Szanowanko, hej. Wszystko zaczyna się w głowie. Jest to książka Karoliny Cwaliny Stępniak. I wszystko zaczyna się w głowie, a kończy się, gdy nie działasz. Wstęp ogólnie tej książki to Daj żyć, czyli jak nie daje za wygraną. To, co ludzie robią na takich czatach, też jest w sumie obsesyjne. Trochę tak. Ogólnie jest to książka tutaj o optymizmie, o odwadze, o działalności w internecie, o hejcie, jak sobie z nim radzić. Natomiast jednocześnie przypominam i chcę to zaznaczyć, że CloudLiza nie jest świętą osobą i to, że brzydzę się zachowaniem hejterów, nie oznacza, że popieram zachowanie CloudLizy. Bo niektóre osoby zaraz w ten sposób zrozumieją, albo zaraz będą mi pisać, że jestem taki i taki, że samo nie nagrywałem. Mam świadomość, o czym nagrywałem. Mam naprawdę świadomość tego, co robiła. Dostałem wiele dowodów, wiele nagrań, wiele wiadomości, więc wiem, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o CloudLizę. Natomiast, tak jak ktoś napisał, to już jest w jakiś sposób podłe zachowanie, żeby kogoś upokorzyć dla przyjemności. Wiesz co, ja wiem, że CloudLiza pisze z multikont. Nawet do mojej jednej widzki, ponieważ wysłała mi wiadomości. Dosłownie. CloudLiza też mega dziwnie i niepokojąco się zachowuje, że ona, wiesz, zakłada kilka multikont i z tych multikont pisze do innych ludzi. I to bardzo wredne wiadomości. I widać, że to jest CloudLiza, ale bardzo wredne. Natomiast z drugiej strony mamy osoby, które w jakiś sposób zniżają się do tego poziomu, albo nawet przekraczają ten poziom oczywiście do dna, albo przebijają to dno, żeby jeszcze bardziej upokorzyć. Dziwne to jest wszystko, dziwne, mega dziwne. YouTube polski to, polski YouTube to nic w porównaniu do Ameryki, kultury trollowania osób uznanych jako lolkaus, gdzie ludzie spędzają miesiące i lata, aby wpędzać takie osoby do poziomu szaleństwa. O widzisz, to o tym zagadnieniu nie słyszałem, ale aż wiesz, aż ciary przechodzą na samą myśl, nie? Tego również o sile kobiet, o urodzie, ogólnie takie spostrzeżenia odnośnie działalności w internecie, w social mediach. Jak być sobą, bo wcale nie jest łatwo. Tak wam mówię tylko, jakie są rozdziały. Że do sukcesu naprawdę droga jest bardzo długa, czasami bardzo ciężka. Wszystko zależy od tego. Inia. Klaudia wyśmiewa laskę, bo straciła mamę. Drugą wyzywa od kół i że ma sponsora. To nie jest dla przyjemności. No to o tym też mówię. Dla przyjemności? Nie mam pojęcia. Ale to jest, wiesz, no to jest typowe zachowanie, wiesz. To jest typowe zachowanie hejterskie, nie?
że wiesz, no jeśli faktycznie tak było, tak jak piszesz, Kinia, napisała do mojego szefa maila, to jest normalne. O, widzisz, Kinia, to możesz napisać coś więcej. To możesz napisać coś więcej, bo wiesz, bo ja tutaj w tytule tego live'a napisałem, czy CloudReader jest niepoczytalna. I dlatego właśnie chciałem poruszyć ten temat, bo chciałem pogadać z wami. Ten film to jest trochę bardziej, służy jako tło. Natomiast CloudReader jest tematem głównym dzisiejszego live'a, ponieważ na ostatnim live'ie miałem obejrzeć ten film tak po prostu. Natomiast zobaczyłem komentarze, że nikogo nie krzywdzi, że w sumie w porządku, niech się jej wiedzie. Natomiast ja wiem o niej rzeczy, takie, których ci ludzie nie wiedzą. Dlatego chciałem o tym z wami pogadać. Dlatego, Kinia, jeśli masz coś więcej, to napisz tutaj. I o tym będziemy mogli jak najbardziej porozmawiać. I to, co piszesz, czy to jest normalne, że piszesz do twojego szefa? Nie jest. Czy wyśmiewanie laski, bo straciła mamę, albo wyzywanie od K i że ktoś ma sponsora, jest w porządku? No jak najbardziej nie. Było tak? Mam na wszystko screeny. Nie, tu nie chodzi o screeny, bo ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja w porównaniu do niej mam na wszystko dowody. Kinia, jak najbardziej rozumiem, ale tu nie chodzi o dowody. Tylko, wiesz, tylko to jest kontynuowanie tego, co ja mówię, że wiesz, że z jednej strony ludzie, wiesz, ludzie widzą ją i myślą sobie, że ona jest taka pozytywna, że w porządku, wiesz, że w porządku osóbka, natomiast zapominają też o tym, że CloudReader, która była tutaj, CloudReader głosówki, tutaj. Twoja strona jest wydymana, po prostu wydymana. I to tyle w temacie, koniec, kropka, rozumiesz? Wydymana przez narody. Ja chcę ci dobrze zrobić, a ty co? Nie akceptujesz tego? Nie chcesz tego, naprawdę? To jest dosłownie reniferek, nie? Nas nie tak doniec. Nas nie tak doniec. No i co? Teraz ciągniesz pałę? A te twoje suki? Niech kurwa sobie uważają. Jeżeli będą podrywać mojego faceta, czyli ciebie, to kurwa będą miały ze mną do czynienia. Czaisz? Mam wyjebany po prostu na wszystko. Wyjebany. Kumasz? Nie, nie, po prostu nie. Nie, kurwa nie. Nikt mnie dawno tak nie wkurwił, jak ty rozumiesz? Reniferek. Twoja stara jest wydymana, po prostu wydymana. Autentycznie reniferek, więc to, co działo się 3 lata temu? 3-4 lata temu, no to jest dalej ta sama CloudReader, nie? Że ona dalej w ten sposób się odzywa, dalej w ten sposób pisze do ludzi, dalej w ten sposób działa. I dalej ma te multikonta. Oczywiście ona dalej będzie mówiła, że... dalej, moi drodzy, w ten sposób mówi i dalej, nawet jeśli mówi, że to nie są jej multikonta, no to wszyscy wiemy, że to są jej multikonta, no. I wiesz, i nikt ani nic mnie nie przekona, że to są jej, bo to jest identyczny styl pisania, moi drodzy. No to jest ona i kropka, nie? Dlatego właśnie... Jestem w szoku, że to aż tak, że ludzie aż tak są, nie wiem, zaślepieni. To jest, mówię, straszny syf się zrobił, nie? Bo z jednej strony mamy CloudReader, która właśnie w ten sposób się zachowuje, a z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy są już w tym momencie aż tak wkurzeni, że wiecie, że o niej prywatnie gadają, nie? Dała mi szansę w rozmowie na polu bawne załatwienie sprawy, nie skorzystała Mateusz, dzisiaj zrobiła to samo. Siema Mat, jak są poczucie, jak Izunia? A, dziękuję stary, fajnie, że jesteś. Dziękuję za komentarz, w ogóle też czytałem, natomiast nie odpowiedziałem, ale bardzo fajnie, że wpadłeś, bardzo, bardzo się cieszę. Jak samo poczucie dobre, zdrówko słabo, no jest jak jest, ale dziękuję, że wpadłeś. W sumie to teraz nie wiadomo, czy niewygenerowane. Chyba też ten... Nie, to nie jest wygenerowane. To są nagrania sprzed 3 albo 4 lat. Natomiast CloudReader dalej w ten sposób się zachowuje, więc to jest dziwny case. To jest bardzo dziwny przypadek, moi drodzy, ponieważ z jednej strony mamy dosłownie zachowanie reniferka, to jest dosłownie reniferek, z drugiej strony natomiast mamy grupę, które wiecie, które odpowiadają jej tym samym, albo nawet gorzej, mocniej. Nie wiem. Nie
tego, jakich ludzi na swojej drodze spotykamy, to co zawsze powtarzam praktycznie, więc można by na ten temat książki pisać. Nigdzie się nie poddajemy, zawsze dążymy do celu, nie tracimy entuzjazmu. Co to jest? Serafinka. Kinia, jak tam u mieczyka? Kinia pisała, nawet teraz nie masz poziomu. Jaki mieczyk? Ja widziałem screeny, że pisała jakieś lasce pod zdjęciem, że ma... Tak, ja też to widziałem. Walczymy z hejtem, nieprzychylnymi ludźmi i... No właśnie, i to jest to. To jest też to, co łączy właśnie takie osoby, które zachęcają wręcz ludzi do tego, żeby tworzyć takie grupy. To znaczy, tworzą jakieś treści. Opis, już ci mówię. Tworzą takie treści, w jakiś sposób odstające. Odstające, no tak. Wyróżniające się bardzo. Dostają nieprzychylne komentarze. I z tymi komentarzami bardzo jadą. Bardzo mocno jadą. Jednocześnie na chwilę mówią, że brzydzą się hejtem, brzydzą się hejterami. I to samo robiła dosłownie Ela Gavin. Dlaczego ona stała się popularna? No dlaczego? Aha, Monika, okej. Dlaczego ona stała się popularna? No bo to jest ta sama mechanika. Tak wkurzała ludzi. I tak dużo mówiła o hejcie, o pozwach, że brzydzi się i że będzie pozywać. A jednocześnie później na live wychodziło szydło z wora, nie? I to jest ten sam przypadek. O co chodzi z Reniferkiem? Wiesz co, jest na Netflixie taki serial Reniferek, opowiadający historię stalkerki, która się wydarzyła naprawdę. Która prześladowała typa. I ta Reniferka, ta stalkerka, zachowała się dosłownie jak Claude Riza. Przede wszystkim zawsze jesteśmy pewni siebie i staramy się dać się wszystko, aby wiele osiągnąć. Tak samo okiem kosmetologa, no to też było ciekawe. Więc ta książka jest naprawdę super. Wszystko zaczyna się w głowie, jak sam tytuł. Erik z niedosługam stał się królem wyder. Serafinka to jest Claude Riza, prawda? I trzeba planować, działać i nie marudzić, zawsze iść przed siebie. Office, koniecznie, ale autentycznie, jeśli znasz sagę Claude Rizy, no to naprawdę zobaczysz Claude Rizę w Reniferku, autentycznie. Daria W., dziękuję za 38 miesięcy wspierania, bardzo, bardzo dziękuję. I pewnym krokiem iść w stronę swoich celów. Też normal, w ogóle Klaudia, no. Pytaniach. Na Instastory ktoś zapytał mnie, jakie cukierki lubisz. No i ja wam ci pokażę, które lubię najbardziej. Chocobons. I dzisiaj sobie je zjem. Uwielbiam. Są moje ulubione. Przepyszne. Czy żałuję niektórych wypowiedzianych słów w internecie? Być może tak, ale z drugiej strony, gdybym tego nie zrobiła, to też... Czy jesteś w stanie dodać lub zmienić tytuł filmu? Zmienił nazwę kanału i nazwisko i część osób nie znać twojego filmu. Mogę tak zrobić. Nie ma, ale się domyślam. A ja chyba wiem. Ludzie by nie wiedzieli w ogóle o moim istnieniu, nie byłoby całej tej Claude Lizy, mojej postaci w ogóle w internecie i też myślę, że wiele osób mnie nie poznało, dzisiaj nie byłabym tą osobą, którą jest. Chocobons to czekoladka, nie cukierki. Cukierki to bardziej, jak słyszę cukierki, no to bardziej myślę o landrynkach, nie? Jestem teraz, więc wszystko ma swój cel i jakiś tam powód, nie? To co się dzieje. Czy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny. Nie mam w planach powrotu na YouTube, to jest zamknięty rozdział, całkowicie. Namicza, właśnie o tym mówię na początku. Co prawda tam zaistniałam, ale Instagram zawsze był moim numerem jeden i tutaj chciałabym... Klaudia ma teraz live'a, ale był temat o tobie, więc bym się nie zdziwiła, że to jej konto. Ja też, nie? Zozole, Chocobons, Zozole, dokładnie, no. Być aktywna po prostu i tutaj ewentualnie coś osiągnąć, aby co. W ogóle zdjęcia, Instastories, takie wiecie, luźne... Oglądałem Księgę, że miałem przed oczami, no właśnie o tym mówię. Posrana akcja. Daria W., dziękuję bardzo, moi drodzy. Daria W. wysłała top donate na dzisiejszym streamie, za którego oczywiście bardzo dziękuję. Serduszka dla Darii, moi drodzy. Dziękuję w ogóle wszystkim wspierającym. Dziękuję wszystkim wspierającym za 24% celu. 24% celu i za 34 nowych wspierających. Bardzo, bardzo dziękuję, moi drodzy. A na YouTube trzeba być przygotowanym. I ogólnie nagrywanie tych filmików to było bardzo czasochłonne czasami. Więc wolę tutaj być. Powiedzcie mi, który lub bardziej wam... Bardzo czasochłonne. Claude Rizy? Bardzo czasochłonne. Zastanawiam się, co było bardzo czasochłonne w filmach Claude Rizy, skoro ona włączała kamerę, nagrywała i ją wyłączała. W sensie tam nie było żadnego montażu. Później trochę było cięć.
czasochłonne. Nie, no, nie, no nie oszukujmy się, błagam, no. Mi się spodobał ten pierwszy z live'a, czy ten... Jak Claudio ma na IG? Nieważne. Teraz, ciekawa jestem. Ja nie jestem pewna, który jest lepszy. Który lepszy? Nie wiem, kurczę, ciężko powiedzieć. Pierwszy lub możecie zobaczyć, na moim profilu jest zapisany live, więc... Przerażająco zbieżne niektóre były wątki. Daria W, tak, dokładnie. Bo raz, że nie chcę być niemiła, ale wizualnie od razu Claudio Riza. No właśnie, nie chcę mówić o... Nie chcę mówić, wiesz, o wyglądzie. Chociaż mógłbym, ale nie chcę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie, masakra. Chyba to w prawym górnym rogu. A, dziękuję bardzo. Ja myślałem o tym od początku, oglądam Reniferkę, aż mnie świeźbiło, żeby do ciebie napisać, ale stwierdziłem, że i tak nie odczytasz i pewnie przesadzam. Nie, zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś posiada Instagrama, to bardzo serdecznie tu zapraszam. Tu jest ze mną największy kontakt i w ogóle staram się wrócić do 50 tysięcy. Nie, było 47, 46, jakoś tak. Zdobyć 50 tysięcy, więc zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś jeszcze nie obserwuje. Wracamy. Zapraszam do nadrobienia. Wiesz, że Marty z Reniferka, prawdziwa Fiona, udzieli wywiadu na YouTube Piersa Morgana? Wiem i o tym, i to zaraz sobie obejrzymy. Ponieważ ona tutaj, Susan Marie się za to wzięła, więc chętnie sobie to obejrzymy wspólnie i zobaczymy, jak tam z Claudio Rizzo. Poniekąd wygląd aktora też musi być dopracowany jakkolwiek do postaci, a jeśli cała postać pasuje do persony, którą jakkolwiek znamy, creepy. Tak. Wiem, Maja. Widziałem, ale jeszcze nie miałem czasu odpisać. No, w większości podoba się bardziej ten look teraz. Sierżant Bagieta dokuczy na karcie społeczność? Gdzie? A później będzie jeszcze inny, trzeci. Czy dużo ci ominęło? Trochę. Claudia jest hot jak papryczka chili. Wow. Jaki komplement. Nie, nigdy nie pożyczam od nikogo ubrań, nie kupuję w second handach, tylko kupuję zawsze nowe, moje, swoje. W zależności od dnia. Czasami piję soki owocowe, czasami piję Coca-Colę, Fantę, nie wiem, soki jabłkowe. No, i tak dalej. Także o tym chciałem z wami właśnie pogadać. 32 lata, tak jest. Mulem za Claudio Rizzo. Moja największa idolka. O! Nie hejtujcie, kochani. Zgadzam się z większością. Tu chyba bardzo przyjemnie słuchało się Claudii niż Pegavin, która ciągle się powtarza i nic ciekawego nie potrafi powiedzieć. I wydaje mi się, że ten ogromny hejt jest winą Mateusza Spieńskiego, który za bardzo wiesza psy na niektórych. Kicior. Spysiński strofuje innych z nutą własnego zakompleksienia. Nowe nie znałem. Spysiński atakuje, bo jest łatwym celem. Prawie 7 lat stalking jednej z dziewczyn widzwiska, tworzenie multików do szkolowania kilku osób od wielu lat, żerowanie na dziadkach, mając ponad 30 lat zachować się jak dziecko, to nic złego. Myślę, że to o mnie. Tak naprawdę idzie. Krzywdzi. Nadrób? A myślę, że nie rób. No, to ciekawe jest to Claudio Rizzo. Ale tak naprawdę w momencie, gdyby ona nie reagowała na ten hejt i dalej mogła robić sobie i dalej by robiła filmy, to ona autentycznie teraz by sobie na tym zarabiała. Szczególnie, że ludzie dalej by oglądali, że ona miałaby zajebisty watch time, bo watch time jest mega ważny i ona dalej miałaby zajebisty watch time, ponieważ ludzie chcieliby zobaczyć, czy aby przypadkiem na przykład w tym filmie nie powiedział jakieś głupoty. I dlatego by oglądali od początku do końca. Tak jak było wcześniej. No ale postanowiła usunąć wszystko. Tak samo przecież Instagrama miała rozwiniętego. Miała z 15 tysięcy obserwacji. Później płakała, że usunęła. A później kolejne. Ona miała z tych kont chyba ze 20, nie? Od czasu, kiedy usunęła swoje pierwsze konto. Albo z 30. I za każdym razem je obserwowała, nie? Przez te 2-3 lata. Posrana akcja.